cywilizacji, technologii, informacje, Mówię państwie, rządy z najważniejszych światowych gospodarek wezmą udział w szczycie G20. Obrady odbędą się w Hamburgu. Polska pożegnała Donalda Trumpa, amerykański prezydent w Warszawie spotkał się z polskim prezydentem i wziął udział w szczycie Trójmorza. Francja kolejny raz przedłuża obowiązujący stan wyjątkowy. Trwa odwiedzanie do piątkowego szczytu G20. Spotkanie w Niemczech wezmą udział szefowie państw i rządów najważniejszych gospodarek ze wszystkich kontynentów, oprócz prezydenta USA, także Rosji, Chin i Turcji. Wśród najważniejszych tematów obrad wymienia się konflikty na świecie, politykę klimatyczną i wolny handel. Na boku jest już Donald Trump, amerykański prezydent, wraz ze swoją delegacją polecieli do Niemiec już po wizycie w Polsce. W Warszawie rano rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, wziął udział w szczycie Trójmorza, a po południu wygłosił przemówienie na placu Krasińskich w Warszawie. Silna Polska to błogosławieństwo dla Europy, silna Europa to błogosławieństwo dla całego świata, mówił w trakcie swojego przemówienia. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale poważniejsze w Polakach postrzegamy duszę Europy. Nasz naród jest wielki, ponieważ wielki i silny jest nasz duch. Przez 200 lat Polska cierpiała od licznych napaści, ale jakkolwiek można było ją najechać i okupować, a jej granice wymazać z mapy, to nigdy nie można było wymazać jej z historii ani z waszych serc. Utraciliście swą ziemię, ale nigdy nie utraciliście dumy. Przemówienie Trumpa w Warszawie przysłuchiwali się tłumy, zebrani na pracy ludzie żywo reagowani na to, co mówi prezydent. Nie zabrakło też jego przeciwników, którzy protestowali w okolicach placu. Teraz jeszcze polityczne komentarze. Rządzący są zadowoleni z wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce. Szefanek Buja mówi o sukcesie organizacyjnym. Także wystąpienie amerykańskiego prezydenta spełniło oczekiwania polskich władz. Usłyszałem, że Polska jest strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i że ta współpraca będzie pogłębiana, mówi poseł Wojciech Skurkiewicz i wskazuje, że ważne były także wątki dotyczące polskiej historii. To chodzi o chyba słowa, które do tej pory żaden prezydent Stanów Zjednoczonych tak mocno i dobitnie nie wyartykułował, jak chociażby te dotyczące powstania warszawskiego, że po jednej stronie stały wojska sowieckie, po drugiej stronie wojska niemieckie, a Warszawa umierała niszczona przez nazistowskie Niemcy. Reforma obywatelska jest zawiedziona, że padło tak mało słów o bezpieczeństwie, a ludowcy wskazują, że nie było mowy o wizach. Politycy są jednak zadowoleni, że choć nie wprost była mowa o gwarancjach bezpieczeństwa dla zagrożonych państw NATO. Monice Rosie z Nowoczesnej nie przeszkadza to, że ten fragment był obudowany apelem o wywiązywanie się krajów członkowskich ze swoich zobowiązań finansowych na rzecz sojuszu. To jest tak, że jako członkowie NATO są zobowiązani do pewnych także środków finansowych. Często chce się realizować w ostatnie lata. Przez pierwsze lata pracowały, żebyśmy byli po pierwsze członki NATO, po drugie spełniali kryteria finansowe. Więc wołanie Donalda Trumpa jest jakieś w sensie rzeczowe i celowe. Pozytywnie zostały odebrane także słowa skierowane przez Trumpa wobec Rosji, by przestała destabilizować Ukrainę. Więcej o tej wizycie piszemy na portalu TOK.fm.pl. Słuchasz informacji TOK.fm. Francuskie Zgromadzenie Narodowe Izba Niższa Parlamentu przegłosowało przedłużenie po raz szósty stanu wyjątkowego. Na mocy tej decyzji będzie on obowiązywał do listopada. We wtorek taką samą decyzję podjął francuski Senat. Ustawę w Zgromadzeniu Narodowym poparli deputowani większości partii. Przeciw głosowali posłowie skrajnie lewicowej Francji Nieujawnionej oraz pomniejsze ugrupowania lewicowe, które uznały przedłużenie stanu wyjątkowego za działanie nieefektywne i zarazem niebezpieczne dla praw obywatelskich. A na koniec tego wydania informacji to samo wracamy do kraju, a konkretnie do Poznania. Według GUS-u w ubiegłym roku do stolicy Wielkopolski przyjechało prawie 1,5 miliona gości, a to wzrost w ciągu 4 lat o 40%. Karol Pański. Swoją popularność Poznań niewątpliwie zawdzięcza Euro 2012, którego efekt w Poznaniu wciąż jest odczuwalny, mówi Jan Mazurczak, szef poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Widzimy, ilu dziennikarzy przyjeżdża do Poznania w skali roku. To są wielokrotnie większe liczby niż nawet w czasie euro. Euro pozwoliło nam zwiększyć rozpoznawalność w branży. W mieście rozwija się także baza hotelowa. Na początku tego roku otwarto w centrum miasta nowy, czterogwiazdkowy hotel. Kolejny w budowie takiego boomu hotelowego skoncentrowanego w ciągu 2 lat. Poznań prawdopodobnie nie pamięta o przewóki w latach XX wieku. To też pozwala zbiegać się o coraz większe wydarzenia. Jeszcze w tym roku w Poznaniu mają powstać 3-4 gwiazdkowe hotele. W przyszłym kolejnych 5. Poznań, Karol Pański, TOK.fm. W dzień nie mamy w całym kraju chmury na przemian ze słońcem. Synoptycy spodziewają się deszczu i burz. To znaczy nie przede wszystkim na zachodzie i południu Polski. Tu też lokalnie możemy grać. A na termometrach w ciągu dnia z 22 stopni w Zakopanem, 24 w Warszawie i Toruniu, przez 26 stopni w Łodzi, Katowicach do 27 stopni w Przemyślu i w Rzeszowie. Radio to
Tok FM. Pierwszy radio informacyjny. Z Korei Północnej, Bruksela, tuż pod ekranem Poranek Radia Tok FM, czwartek, 6 dzień lipca, jest godzina 6.08 i następuje teraz rozmowa komentatorek. Bardzo witam serdecznie panią Agnieszkę Lichnerowicz, pan Agnieszkę Dzikiewską z Krytyki Politycznej i czekamy na Magdalenę Szczynowicz z OKO.press, która utknęła w korku spowodowanym oczywiście wizytą Donalda Trumpa. O tym, co 45. amerykański prezydent będzie robił i mówił w Warszawie, porozmawiamy trochę później. Chcesz mi rozłożyć, ale oglądam kwadrat telewizji publicznej i już wiem, że to jest historyczne przemówienie. Historyczne przemówienie i w ogóle historyczna wizyta. Będziemy oczywiście także o niej rozmawiać, ale później. Chciałabym zacząć od tego, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie, czyli mówimy o wniosku o odwołanie ministra Mariusza Błaszczaka. Pani premier Beata Szydło powiedziała, że opozycja chce odwołać najlepszego ministra z frustracji, no ale także powiedziała, i tu pozwólcie panie, że zacytuję, już wcześniej czytałam ten cytat, gdy w studiu był Grzegorz Schetyna i przewodniczący Platformy zapowiedział, że złożą interpelację, że Platforma złoży interpelację w tej sprawie. No ale właśnie, co powiedziała pani premier? Chodzi o nienotowany dotąd wzrost pospolitej przestępczości. W niektórych krajach odnotowano niemal 100% wzrost, szczególnie przestępstw seksualnych z udziałem imigrantów, powiedziała szefowa rządu. No i dziś tak FM wystąpi do kancelarii pani premier ujawnienie źródeł. No bo bardzo ciekawe, skąd pani premier ma takie dane, jakiego kraju mogą dotyczyć. Zwłaszcza, że bym zaraz dodała, że dane publiczne są albo, przepraszam, bo tutaj jest pamięci niepodawane prawdziwe, nie pamiętam dokładnie, jakiego przymiotnika użyła, albo zaniżane, więc tym bardziej wydaje mi się istotne, żebyśmy gdy tak ważne, o tak poważnej sprawie mówię w parlamencie, żebyśmy wiedzieli dokładnie, z czym mamy do czynienia. I to jest z wielu powodów mi się wydaje ważne. No jeden mały, ale akurat nie dostałam całego, dostaję takie raporty takiej unijnej agencji, która się walczy z manipulacją rosyjską, to przeciwdziałanie dezinformacji rosyjskiej. Ja co tydzień dostaję takie raporty i tam prawie zawsze pojawiają się te kwestie związane z imigrantami i z uchodźcami. To jest często temat, który jest bardzo wykorzystywany, czy właśnie w takiej wojnie informacyjnej, czy nawet po prostu w biznesie, to znaczy dla klików robi się różnego rodzaju przesadzone informacje. I nawet w tym raporcie, który dopiero co dostałam, jest o tym, że w Szwecji, że rosyjskie media podają, że w Szwecji to już jest wojna domowa, bo szef policji miał po prostu chyba pomoc międzynarodową czy coś takiego. Więc to jest temat, który w mediach jest silnie manipulowany, dlatego wydaje się istotne i ważne, żebyśmy sprawdzali fakty, bo tu oczywiście są wyzwania związane z tym wszystkim, natomiast bardzo często to jest przesadzane. Historia z Donaldem Trumpem, wykorzystam, bo akurat jest, ale to on cytował publicznie, zdaje się, na Twitterze, mówił właśnie też coś o Szwecji, jakichś strasznych wydarzeniach, podczas gdy potem okazało się, że nic takiego nie miało miejsca, więc on skonfrontowany, skąd miał te informacje, powie, osłyszał w Foxie, zapytano go, a to jak może pan tak mówił, ma źródło informacji. Tak, on nie wie, on tylko cytował Foxa, więc to mi się wydaje, że to jest istotne, bo to jest bardzo poważna rzecz, o której ona powiedziała, więc ja trochę szukałam tych informacji i oczywiście nie mam tak dobrych specjalistów jak premier Szydło i ich nie znalazłam i tylko dodam, że raporty mówią różne rzeczy na ten temat, ale a nawet w Niemczech o tym, że przestępczość wśród uchodźców jest niższa niż wśród premierów. Kolejny raz po prostu sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość zarządza strachem. No zobaczymy też, może na badach. No właśnie, ale to wiecie, gdyby miało do Agnieszki Wiśniewską z tym pytaniem. I teraz, jeżeli ma dane, no to jest taki moment wystąpienia właśnie w Sejmie. To jest ten moment, kiedy się te dane wyciąga, kiedy się te dane cytuje, kiedy się o tych danych mówi. Jeżeli się tego nie robi, no to obserwujemy taką dyskusję, jaką obserwowaliśmy teraz właśnie w Sejmie, kiedy oczywiście PiS, jak broni się, to jedyne, co najlepiej mu wychodzi, to zwalanie winy na innych. No i z jednej strony to jest zwalanie tam winy na Platformę, bo wy 8 lat rządziliście i tamtego i owego nie zrobiliście, a z drugiej strony to jest pokazywanie, że za granicą to też biją, albo biją bardziej, więc czemu wy się czepiacie tego, co się dzieje w Polsce? I to jest oczywiście zarządzanie strachem. To jest oczywiście kolejny odcinek wykorzystywania historii
Ewangelii uchodźców, do tego, żeby straszyć Polaków i żeby rozgrywać wewnętrzną politykę, co nie było potrzebne. Znaczy też naprawdę, jak też wygląda te dyskusje w Sejmie, to widział, że ta platforma nie była jakoś bardzo przekonująca w tym wszystkim, co mówiła. Że ja rozumiem, że Platforma Obywatelska wystąpiła z tym wnioskiem, że też jako opozycja, nawet jeżeli widzi, że nie ma szans na przegłosowanie, to chce pokazać, że opozycja jest, że opozycja widzi, co się dzieje, że ta sytuacja, która się wydarzyła we Wrocławiu, śmierć Igora Stachowiaka, to jest tragedia, z którą powinno, na którą państwo powinno zareagować dużo szybciej niż zareagowało. Ja rozumiem to, co się w Sejmie wydarzyło, ale mimo wszystko, znaczy platforma nie była szczególnie przekonująca i to nie jest moment, w którym PiS, żeby się bronić, musi wyciągać naprawdę jakieś historie, obrzydliwe historie o uchodźcach, tylko po to, żeby nimi straszyć. Grzegorz Schetyna był gościem wcześniej przed godziną 8 i zapytałam go o kontrmiesięcznicę, no bo w poniedziałek już kolejna miesięcznica i tym samym kolejny protest przeciwko tej miesięcznicy, czyli kontrmiesięcznica, w którym to proteście swój udział zapowiedział Lech Wałęsa. No i zapytałam go, czy również rozważa przyjście na ten protest i powiedział, że będą dyskutować na ten temat. Myślę, że to Lech Wałęsa tutaj, no właśnie, Lech Wałęsa może być takim czynnikiem uaktywniającym opozycję, tak bym powiedziała, ale z drugiej strony, i tu witam Magdalenę Chrzczomewicz, która dotarła do nas. Dzień dobry. Czy to nie byłoby upartyjnienie takie, bo wiadomo, że ten protest jest także politycznym protestem, ale właśnie takie upartyjnienie takiego obywatelskiego protestu, jakim są te właśnie te 3 miesięcznice? No, to się zastanawiam, bo jednak jest też tak, że ja mam poczucie, że te protesty i tak są bardzo mocno partyjne. To znaczy, one nie są obywatele RP, są bardzo mocno łączeni z Platformą, która tam się zresztą pojawia na tych protestach. Może nie Grzegorz Schetyna, ale i tak posłowie PO. Więc ja nie mam poczucia, że taki protest można odpartyjnić. Oczywiście chodzą na niego też, na te wszystkie protesty, też ludzie, którzy niekoniecznie głosowanie Platformy, czy tam Nowoczesną, czy w ogóle na opozycję, którą mamy. Natomiast parlamentarną, tak. Natomiast mi się ten protest jednak kojarzy bardzo mocno partyjnie. Więc nie wiem, czy Grzegorz Schetyna jest w stanie tutaj... Tak, no, ale ciekawa jestem, że podczas tej kontrmiesięcznicy, tak jak było ostatnio, że policjanci wynieśli Frasyniuka, legendę Solidarności i opozycji. No i teraz to samo robią z Lechem Wałęsą. No tak, ale Lech Wałęsa, jest sobie to pani wyobrazić? Lech Wałęsa jest tak mocno kojarzony z Platformą w tej chwili. Oni się bardzo ze sobą jakoś tam dogadują w kwestii bycia opozycją. Znaczy Platforma z Wałęsą, więc ja Wałęsa nie wszystko kojarzę z opozycją. To znaczy, ale to byłby potężny oczywiście obraz. Czy byłby w tym sensie propagandowy ze strony PO i Lecha Wałęsy jakoś w ten sposób oczekiwany? To jest jedna rzecz, ale druga. Byłby to potężny, wydaje mi się, obraz. Nawet może my jakby rozumiemy te konteksty związane z Lechem Wałęsą, no ale za granicą i bardzo dobrze, on jest swego rodzaju ikoną. Stanów Zjednoczonych jest moim zdaniem, z tego co obserwowałam, zawsze bardziej popularny niż w Polsce. Tak, taki obraz wyrzuconego Lecha Wałęsy z protestu też jednak jest takim kolejnym elementem, który zmienia chyba postrzeganie takiego protestu obywatelskiego, takiego bardzo nieprzemocowego, takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Obywatelskie nieposłuszeństwo polega na tym, że ja tam przychodzę, stoję, siedzę, daję się wynieść, nie przemoczę. Jeżeli takie obywatelskie nieposłuszeństwo to zastosuje Lech Wałęsa, ono naprawdę będzie miało inne wymiary. Obywatelskie nieposłuszeństwo w stylu Martina Luthera Kinga i w protestu z lat 60. To jest powtórka. Pozłotania przyczyną kołatania serca jest migotanie przedszczonków i często kachearycznia. Planujemy ablację, ale antykoagulacja będzie jeszcze konieczna. Przez 3 miesiące. Pytanie, co za tym pójdzie? To znaczy, jaka
Pozdrowi i o tym, jak o nich dbać, powiem prosto i zrozumiałe. Przewodnik, potem na zdrowie. Od poniedziałku do piątku do 13.50. Do usłyszenia. Ewa Podolska. I w stosunku do Rosji, i w stosunku do Chin, jest powtórka. Komentatorki Agnieszka Wisłowska z Krytyki Politycznej, Magdalena Chrzczonowicz z Ekopres i Agnieszka Lichnerowicz z Tokofem. Jeszcze raz dzień dobry. Nie samym Trumpem Polska żyje, jak bym powiedziała. Po wczorajszej informacji, że Komitet UNESCO apeluje o wstrzymanie wycinki, nakazuje wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, chyba możemy odetchnąć pełną piersią. To znaczy mieć nadzieję na to, że te lasy jednak przetrwają, tak czy nie? To na pewno, teraz zobaczymy, co zrobi oczywiście partia rządząca, jaką decyzję podejmie Ministerstwo Środowiska. Czy uszanuje decyzję UNESCO, czy też powie, że no tutaj to jest bardziej skomplikowane, będzie zwlekać i będzie robić swoje. I to jest, znowu właściwie taki kolejny odcinek tego, jak Polska radzi sobie, albo jak wygląda na arenie międzynarodowej, no bo co z tego, że wcześniej, nie wiem, przyjechała komisja wenecka, która mówiła polskiemu rządowi w Polsce, gdzie są problemy, jak należy na nie zareagować. Jak wiadomo, polski rząd się na to kompletnie wypina i teraz może się wypiąć też na UNESCO. I teraz, i jeżeli tak się stanie, jeżeli ta decyzja nie będzie szanowana, albo nie będzie, albo będzie tutaj cały czas jakieś kluczenie, to będzie mieć kolejny, taki, kolejny etap tej marginalizacji oczywiście polskiej na arenie międzynarodowej. I tego, że rzeczywiście instytucje międzynarodowe śledzą to, co się dzieje w Polsce. Nie jest tak, że tam donosi jakaś opozycja na to. Bo organizacje pozarządowe są na pewno dużo silniejsze niż opozycja dzisiaj. Opozycja jest naprawdę, ma swoje własne problemy i to jest oczywiście trochę śmieszne, jak partia rządząca mówi, że to opozycja tak informuje zagraniczne instytucje i zagraniczne media o tym, co się dzieje, doceniając bardzo taką siłę tego głosu opozycji, to na pewno podbija. Myślę, że to dobrze robi opozycji, bo wydaje mi się, że dzisiaj opozycja europarlamentarna nie została, żeby cokolwiek powiedziała. Ale, właśnie jest to, że albo ta reakcja teraz będzie najważniejsza, bo to jest ważne, co się wydarzyło oczywiście, że zagranica nie jest taka głupia, żeby wierzyć w tę opowieść o korniku, że zagranica zareagowała, że duża instytucja międzynarodowa mówi, słuchajcie, macie tutaj bardzo ważny, bardzo taki ważny las, ważne miejsce, musicie je chronić, ono jest ważne nie tylko ze względu na Polskę, ale ze względu na Europę. I teraz, co zrobi Polska? To jest to pytanie. No więc właśnie, czy UNESCO jest w stanie zatrzymać rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy zatrzymać ministra Szyszkę? No bo powiedzieli, teraz jak się spóźniałam tutaj, to w radiu usłyszałam właśnie wiceministra, który mówił, że UNESCO to jest bardzo poważna instytucja, bardzo szanowana i oni się na wszystkim bardzo dobrze znają i że będziemy przestrzegać jakby tych, no zrozumiałam, że tych wytycznych, które usłyszeliśmy. Natomiast jednocześnie wczoraj na Twitterze ministerstwo napisało, że będziemy przestrzegać prawa. To jest pytanie, że się którego prawa i czy tamtego. Więc no, z tego, co zadeklarowali, no to będą tego przestrzegać. Z jednej strony, trochę mi się nie chce wierzyć, bo nic... Wiele, że jakby zagranica na razie jeszcze nie zatrzymała PiS-u, więc jest to, będzie ciekawe. No właśnie, Agnieszka Lichnerowicz. Nie wiem, znaczy na pewno to byłaby kolejna duża bitwa. Myślę, że ona będzie jakoś trwała. Też podejrzewam, że tu będą próbowali kluczyć jakoś polscy rządzący. Znaczy jestem tego bardzo ciekawa, bo myślę, że właśnie UNESCO to jest jednak poważna międzynarodowa i jednak dosyć szanowana instytucja z tych wszystkich agend ONZ-owskich, więc na pewno nie może powstrzymać rządu. Jeżeli rząd nie będzie chciał współpracować, to ja nawet się zastanawiałam, czy przypadkiem minister Szyszko nie wpadnie na taki pomysł, żeby Polska wystąpiła po prostu z UNESCO. Tak, ale ja chciałam, bo nie będzie mówić, czy możemy ciąć te swoje drzewa, czy nie możemy ciąć swoje drzewa. Ale niewątpliwie. UNESCO są naprawdę prawie wszystkie kraje, to znaczy to byłaby, mówiąc kolokwialnie, gruba
rzecz i też pewnie Państwo słyszeliście, ale jednak mnie to uderza, kto wczoraj próbował być sojusznikiem polskiego rządu. Znaczy to byli jednak przedstawiciele rządu, Kazachstan i Azerbejdżan. Tak. Czy trzeba powiedzieć, bo ja tak się wczoraj czułam, jak mówiono o tych krajach, że społeczeństwa jednak mają po prostu trudne życie, ale żyją w krajach rządzonych bardzo autorytarnie, to i tak używam eufemizmu. A do zatrzymania rządu PiS-u wydaje się, że jak do tej pory jest jedna siła, która zdołała właśnie podtrzymać Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie czarny protest, czyli protest kobiet, które zgodziły się na zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych. I czy na waszym zdaniem właśnie to jest sygnał, że teraz Zieloni, Greenpeace i różne inne organizacje pozarządowe i autorytety, które broniły puszczę, mogą także odnieść taki sukces, jak odniósł czarny protest. Ja się trochę boję o ten czarny protest, to znaczy boję się po prostu, że w tej chwili to zostało zatrzymane na chwilę. Teraz widać było przy tej, wczoraj komisja do spraw petycji podjęła kolejne decyzje, to znaczy właściwie nie podjęła żadnej decyzji, to znaczy poza regulaminem przekazała całą sprawę innej komisji, czyli nie może zrobić z petycją. Mówimy o petycji dotyczącej petycji złożonej, bo to jest petycja z dołączoną do niej ustawą antyaborcyjną i antykoncepcyjną tak naprawdę. Bo w tej petycji jest też zakaz i więzienie za rozprowadzanie pigułek. Prawdopodobnie to będzie to rozumiane jako pigułki awaryjne, tak znaczy antykoncepcje awaryjne. To jest próba, kolejny projekt Sprawiedliwości, wprowadzenia tematu właśnie tego antyaborcyjnego z innymi drzwiami. Robili wszystko, żeby nie podjąć żadnej decyzji i podjęli ją poza moją świecą, dziękuję wam dość, jaką decyzję podjęli. Natomiast oprócz tego warto wspomnieć, że jednak to PiS składa teraz do Trybunału Konstytucyjnego ten wniosek o zbadanie ustawy antyaborcyjnej. Czy ten przypadek, kiedy można przeprowadzić aborcję, kiedy jest uszkodzenie płodu, czy to jest zgodne z konstytucją? No i to już będzie, bo zawsze będziemy wtedy powiedzieć, że to nie PiS, tylko Trybunał. No jest oczywiste, że jak Trybunał to PiS, ale jednak czarny protest zmienił na pewno to, jak się rozmawia o aborcji, jak się w Polsce. To takie dwie narracje, które wydawały się, są dominujące, też wydaje mi się, że to jest jedna dominująca, to jest taka narracja właśnie konserwatywna, którą już jesteśmy przesiąknięci nawet w języku, to opowieści o właśnie morderstwach, o dzieciach nieugenionych i tak dalej. I taka druga narracja, która jest w tym, jak sobie wyobrażają środowiska konserwatywne, narrację feministyczną, czyli taka narracja, która mówi, no, a wiecie, to ja sobie robię po prostu między kasalatą, a więc tym kosmetyczką, to nie ma tak do powieści, ale tak sobie tę drugą stronę zaczęto wyobrażać. I to, co się wydarzyło, mam wrażenie, przez ten proces, to, że pojawiło się takie myślenie, że nie mieścimy się, są też ludzie, którzy nie mieszczą się ani w jednej, ani w tej drugiej wyobrażonej, że mówmy na serio o prawie do wyboru, mówmy też na serio o przestrzeganiu istniejącej ustawy. Bo to, co się też udało czarnemu protestowi, tej dyskusji na temat aborcji, pokazanie, że nawet ta bardzo restrykcyjna ustawa, jaką mamy w Polsce, ona jest w Polsce nieprzestrzegana. Jest wiele kobiet, które mają prawo do legalnej aborcji, ale są odsyłane od jednego lekarza do drugiego, są odsyłane od szpitala do szpitala, bo to jest klauzula sumienia, tutaj kolejne badania się zleca i tak dalej, i tak dalej. I to sprawiło, że ta dyskusja się przesunęła. Może być podobnie też na przykład z dyskusją ekologiczną, powiedzmy, tą dyskusją wokół Puszczy Białowieskiej, że to już nie jest dyskusja, w której mamy z jednej strony jakiś po prostu wariatów ekologów, tam chowających się do drzew, a z drugiej strony mieszkańców, bo tak zawsze burmistrz lokalni politycy, że mamy to zwykłych ludzi właśnie. I to pokazuje, że to jest po prostu bzdura, że nie ma takich, że nie tak wygląda ten podział, że też jest taka, że to, o czym dzisiaj mówimy, to jest po prostu jakiś szalony pomysł tak naprawdę, żeby wszędzie drzewa zaatakowane przez kornika. Korniki były w lesie, są w lesie, będą w lesie. Jak nic jest się więcej, to tego też, żeśmy wycinali, to leśnicy robili, wycinali drzewa liściaste, sadzili drzewa i gwiazdka, jakieś drzewki gwiazdki, więc tutaj kornika jest więcej. To taka fajnie jest prosta biologia. I teraz myślenie, że to, co trzeba zrobić, to po prostu wyciąć pień i jeszcze przejechać harwesterem, po prostu to
nas uratuje, dowiadujemy się teraz dużo pomyśleć, że to nie jest takie proste. A jeszcze wspinając to z wizytą prezydenta Trumpa, trzeba powiedzieć, że protest podręcznik będzie dzisiaj do widzenia, ponieważ ta sprawa o 12:00. I mówiąc o punkcie, też trzeba powiedzieć, że to nie jest oczywiście zasługa tylko UNESCO, a może przede wszystkim jednak tych ludzi, którzy również wczoraj puszczy blokowali właśnie te harwestery, więc to jest ta walka trwa po prostu. Za chwilę informacje Radio Tok FM, a zaraz po nich oczywiście wracamy. Będziemy rozmawiać o wizycie Donalda Trumpa w Warszawie. Zapraszam Państwa do oglądania nas także na Facebooku. Ostatnia część naszej dyskusji będzie transmitowana w internecie, a do słuchania jak najbardziej. To jest powtórka. Komentatorki Agnieszka Lichnerowicz, Magdalena Pszczonowicz i Agnieszka Wiśniewska. Witamy słuchaczki, słuchacze oraz facebookowiczki i facebookowiczów, bo można nas także oglądać i nie tylko słuchać. Ale zachęcamy i do jednego, i do drugiego. Teraz porozmawiajmy o przyjeździe i obecności Donalda Trumpa, 45. amerykańskiego prezydenta w Polsce, w znaczeniu tej wizyty. I tego, co my możemy, my Polska, my Polki i Polacy, możemy z tej wizyty wynieść i co ona nam przyniesie. BBC podało 5 powodów, dla których Donald Trump przyjechał do Polski. No, po pierwsze, czekają go bardzo ciepłe powitania, bo wiemy, Polska kocha Amerykę. Liderzy nadają na tych samych falach wiele wspólnych poglądów, na przykład jeśli chodzi o imigrantów, o ochronę środowiska, czy rolę kobiet, na przykład, żeby wymienić pierwsze 3 z brzegu. Wydajemy dużo na obronę, odpowiednio na obronę, i to jest ważny wątek u Donalda Trumpa, czyli mówimy o tych krajach natowskich, czyli 2% PKB wydajemy na obronę. No, składy tego to to, że możemy zagrać na nosie Unii Europejskiej, to również dla Donalda Trumpa jest ważny czynnik. Nowa Europa versus nowa Europa. No i piąty powód, chodzi o gaz, czyli po prostu kwestie biznesowe. I co panie na to? Wydaje mi się, że dyskusja będzie dotyczyć tego i NATO, i gazu, a z tych wszystkich punktów najważniejszy w mojej ocenie jest ten punkt 4, czyli to granie na nosie Unii Europejskiej, czyli może versus stara Unia Europejska. Chociaż premier Bataszydło powtarza, że tak nie jest, że może nie jest wcale w kontrze do Unii, to niestety, jeżeli z całej tej wizyty taki przekaz pójdzie w świat, że oto Donald Trump odwiedza tutaj kraj, w którym jest tak świetnie witany, w przeciwieństwie do tego, jak był witany w Unii Europejskiej. I jeżeli pójdzie taki przekaz, że oto są takie kraje, które są jakoś spychane, bo niedoceniane, nielubiane na arenie międzynarodowej, ale one się trzymają razem, to to będzie kolejna katastrofa polityki międzynarodowej, polskiej polityki międzynarodowej. Bo co z tego, że tutaj nam Donald Trump obieca, że będziemy sojusznikami, że NATO, że wojska amerykańskie będą stacjonować, że... A to jest coś, na czym nam naprawdę powinno zależeć. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialnym krajem, jesteśmy krajem Europy Wschodniej, to jednak ta Rosja jest blisko, to jednak na Ukrainie cały czas toczy się wojna, to jednak są tematy, obronność jest takim tematem, który powinien być ważny i powinien być dyskutowany, ale dyskutowany na serio. Jeżeli skończy się tylko na obietnicę, ale ta obietnica, ale w tle tej obietnicy będzie takie kompletne przeciwstawienie się Unii i kompletne granie na niechęć do Unii. I jeżeli to będzie wyrażone i przez Trumpa, i przez Polskę, takie pokazywanie, że patrzcie, to Unia nami gardzi, a my tutaj tacy jesteśmy fajni, tacy jesteśmy sojusznicy, to nam nic nie pomoże. Żadne obietnice Donalda Trumpa nam tu nie pomogą, bo Polska będzie ważna jako sojusznik Ameryki tylko wtedy, kiedy również będzie ważna na europejskiej arenie międzynarodowej. Jeżeli tutaj będzie nieistotna i będzie zmarginalizowana,
To jest strzał w kolano, bo cała ta dzisiaj jest strzał w kolano. Magdalena mężczyzna. To takie właśnie poczucie, trochę też się z tobą zgodzę, że samo zaproszenie Trumpa, czy samo w ogóle rozmowy z Trumpem, tak dalej, są jak najbardziej słuszne. To znaczy nie ma co się obrażać na prezydenta Stanów Zjednoczonych tylko dlatego, że nam nie odpowiada pod niektórymi względami. W sensie trzeba, tak jak powiedziałaś, mega istotna dla nas jest ta obecność ich wojsk amerykańskich tutaj. No są po prostu poczucie, że oni zawsze robią jedną jakby nóżkę za bardzo. To znaczy przyjmujemy Trumpa, to jest w porządku, ale przy tej okazji musimy po pierwsze właśnie skrytykować wszystkich innych, to znaczy Unię, musimy to zrobić przeciwko Unii, nie musielibyśmy tego robić przeciwko Unii, moglibyśmy się przyjaźnić i z Trumpem, i z Unią. To po pierwsze, a po drugie, kiedy Trump właśnie tutaj, kiedy rząd przygotowywał Polaków na przyjazd Trumpa, no to jednocześnie też trochę nie wierzę, że to mówię, no ale tak, trochę żeśmy padli na kolana przed tym Trumpem, jakby w ich takiej retoryce. Tak, ale nie wstawać w kolana, mam takie poczucie, że my się przed tym Trumpem jakoś musimy tutaj ukorzyć i no jakby takim kuriozalnym przykładem było to, kiedy Antoni Macierewicz w swoim felietonie cotygodniowym, wideo felietonie, powiedział, że Trump nas wyzwoli, on ma nadzieję, że tu obecność tego Trumpa wyzwoli nas z tych doświadczeń sowieckich. I że wyzwoli trochę z tej sowieckiej okupacji. No i to jest jakby jeszcze pytanie, jak w ogóle o co tu chodzi? Jak to jest sowieckie okupacje? O mnie 25 lat. Trump ma wyzwolić? Dzisiaj Trump? Czy to, żebyśmy się dali, czy to powoduje, żebyśmy nie dali się jakoś naprawdę niemądrze wykorzystać w takiej w polityce i w gierkach Donalda Trumpa, on jest tym dobry, jest tym cwany i Polaków świetnie wykorzystuje. Polecam w ogóle świetną historię na temat polskich robotników, którzy budowali albo pracowali przy budowie Trump Tower. To też tam książki Donald Trump, jak on to zrobił, to mnie dużo wydaje, mi się, żeśmy dopuścili na krytykę politycznej. Oszukiwał mi żadnych dokumentów i tam tylko rejestr poza polskiego robotnika na budowie, to ten bez kasku. I oczywiście jak jest super chciwym facetem, który tylko może zaoszczędzić jednego centa, to zawsze to zrobi, nie ma to znaczenia. Jeżeli on ma tego centa zaoszczędzić kosztem Polaków, to nie byłoby dobrze, żebyśmy dali się w to wmieszać. Pani zobaczył, obiecywał Polakom na Florydzie, że zniesie wizy. Następnego dnia, po tym jak zostanie prezydent Stanów Zjednoczonych, dokładnie, dwa dni po objęciu prezydentury i jak do tej pory martwa cisza na ten temat. Agnieszka Michnerowicz. Znaczy, ja mogę tylko, jakby absolutnie się podpisuję pod tym wszystkim. Znaczy, jedna rzecz to jest, rzeczywiście to jest ważna wizyta Stanów Zjednoczonych, są jednym z najważniejszych czynników naszego bezpieczeństwa przede wszystkim. No ale trzeba się przyjrzeć, będzie dokładnie tym kontraktom, bo mi się z kolei przypomina wizyta Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej, gdzie ogłoszono kontrakty na 100 miliardów dolarów sprzedaży broni saudyjczykom, a potem Brookings zaczął szukać tych kontraktów, się okazało, że to intencje na razie są, albo to już są te kontrakty, co Barack Obama przygotował, więc to też jest kontrolacja, znaczy to jest naturalne. Chodzi mi o to, że tu szczegóły są jakoś wyczerpne. Nie są szczegóły, a to nie ma się wiedzieć, że o 7.30 ogłos konferencji prasowej ogłosił, że w nocy podpisano memorandum na... Ale rozumiem, że będziemy w razie to potem zrelacjonować Rafał Patriot. No, jeśli odbywa się mowa, no ten piąty punkt, który wymienia BBC wizyty Trumpa, no to dostawy gazu skroplonego do Polski. Prezydent Polski, Andrzej Duda, powiedział tak, chciałbym, żeby w perspektywie była długofalowa umowa z jakąś amerykańską firmą, która zapewni dostawy gazu skroplonego do Polski. I to jest jeden z ważnych punktów wizyty i niewątpliwie Donald Trump także jest zainteresowany tym, żeby Amerykanie tutaj rywalizują z Rosją na rynku europejskim gazowym, a oczywiście w interesie Polski jest dywersyfikacja. Mamy historię o bezpieczeństwie i to jest istotne. Natomiast to są dwie rzeczy trochę tego, o czym mówiły Magda i Agnieszka. Znaczy, z jednej strony to wymaga dyplomatycznych umiejętności od naszego rządu i rzeczywiście nie patrzy na te kolana, bo stajemy przed Unią, ale Stany Zjednoczone być może rząd postrzega, jak się nie wiem, tak super ważnie. Ale brawo. Prezydenta, który jednak